ma jakieś żądzy. Hop la konika, hopby. Jeden zbiera pieniądze, drugi ryby łowi. Ktoś zbiera znaczki skarbowe, ktoś inny lubi mieć rację. Ktoś preferuje młode i zdrowe, każdy ma jakąś pasję. Historia to moje hobby, historia to moja pasja. Ona najlepiej mi robi, bez niej bym chyba był wariat. Historia nerwy mi koi, tak jak zabawa w Lego. Można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Historię kocham szczerze, bo wierzę, że docent co ma habilitację, odpowiedzialne fakty dobierze, gdy mu się zada interpretację. Można się na nią powołać zawsze, w rozmowie zwykłej, w mowie od święta. Można w historii znaleźć oparcie, a jak tam było? Któż to pamięta? Historia, historia to moje hobby. Historia, historia to moja pasja. Ona najlepiej to mi robi. Bez niej by chyba był wariat. W każdą ze stron nicowana, z drobnych przemilczeń rozgrzeszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Już nawet w szkolnej ławie pachole, gdy go zapytać, chętnie odpowie. Co ciekawego robicie w szkole? My przerabiamy historię. Ani mówiła, że to są święci. Tata już twierdzi, że zwykli zbóje. Można zarobić, gdy się pokręci. W dupę od ojca, od pani dwuje. Historia to jego hobby. Historia to moje hobby. Historia to jego historia pasja. Historia to moja pasja. Ona najlepiej mu robi. Ludzie, bez niej książkę chyba był wariat. Przeczytajcie mroki ostatnią stronę. Świecić. Tam pisze, kto jest zabił. Dla błądzących jak przystał. Ile za to dostał. Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową wykopaliska. Bardzo kocham. Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową? Nie! Tylko wykopaliska. Naprawdę bardzo lubię kopać. Z saperką się nigdy nie rozstaję. Proszę odłożyć notatki, będę podawał wymiary. 18x25. Długość trzonka jest tajemnicą. Gdyby mi ktoś napisał piosenkę wojskową o saperce, taką ambitną, marszową w C-dur, to bym ją nawet w Kołobrzegu zaśpiewał. Nie jestem obrzydliwy. Saperko, moja saperko, ty wierna mi poniewierko, gdy tobą kopię w czoła pocie, śpiewam se przy robocie. A chór mi na to, ty młodzie, ty młodzie. No i chór z nim. Naprawdę bardzo lubię kopać. Inni na ten przykład leżą sobie na plaży i się opalają, a ja ryję, zamiast budować zamki na piasku. Pamiętam, jak raz byłem kiedyś na wczasach w okolicy Tarnobrzegu, to dokopałem się do siarki. Podziękowali mi, dostałem medal i pudełko zapałek. A jak byłem w Koninie, to odkryłem węgiel brunatny. Nawet niedługo kopałem, bo był pod śniegiem. Zostawiłem licencję na moją saperkę i w ten sposób powstała kopalnia, niezwykle odkrywkowa. Podziękowali mi, dostałem medal i zwrot saperki. A jak byłem w Karlinie, szkoda, że to już nie jest u nas, to kopię sobie spokojnie z papierosem w gębie, nagle jak nie dupnie. Szczegóły podała poranna prasa. Wezwali mnie, powiedzieli mi, że jak jeszcze raz się będę czaił nocą koło tej dziury, to mi nogi powyrywają. Nie powiem z czego, bo już tego wyrazu używałem. Podziękowali mi, zabrali mi medale, zapałki i saperkę. Ale ja miałem drugą saperkę, po dziadku i spulchniacze ziemi, po babce. I jak byłem kiedyś, na wczasach w Jugosławii, to wykopałem hełm po niemiecki, ale pusty był, bez łebka. Widać, szybko uciekali. I motocykl Wehrmachtu.
zupełnie jeszcze dobry, na światłach był. Więc chociaż się ściemniało, kopałem dalej. Nagle słyszę stuk, stuk. Kto tam? Bo ja i moja saperka natrafiliśmy na coś metalowego. Rozgarniam ziemię ręcami, patrzę, tam miecz, pancerz i szyszak rzymskiego legionisty. Kopiąc dalej, natrafiłem na amforę. Ale niestety, za mocno trafiłem, bo pękła i się wylało. Ale w środku był wodoszczelny list. List Rzymianina. Nigdy nie dotarł do adresata, bo był bez kodu. Kochana mamo, zaczyna się jak list z Kolonii. No i rzeczywiście, cały basen Morza Śródziemnego to była wtedy jedna wielka rzymska kolonia. Kochana mamo, chyba nie wrócimy na zimę do Rzymu, bo sprawy się komplikują. Co prawda, pokonaliśmy w walnej bitwie wszystkie wojska Paranoni, ale musimy natychmiast ruszyć z pomocą drugiemu konsulowi. Kochana mamo, aż się płakać chce, tylu naszych padło i na nic, a myślałem, że na ziemi. Kochana mamo, Paranonia podbita, a my musimy wszyscy wyjeżdżać. Nawet nie zdążymy jej porządnie złupić, a kobiet coś tu niewyraźnie po włosku pisze. Kochana mamo, twój kochający syn. Czytałem ten list rzymskiego legionisty i czułem, że jestem na tropie odkrycia na miarę odnalezienia Troi. No bo spójrzmy na mapę rzymskiego imperium. Oto podbite ziemie. Sycylia, Sardynia, Afryka Północna, Azja Większa, Mniejsza, Grecja, Galia, Hiszpania, Karaluch. I wszystkie te podboje były dziełem zaledwie kilkuset tysięcy Rzymian. Jak to było możliwe, że ta garstka trzymała w twardych rękach pod jarzmem wiele milionów ludzi? W tym musiał być jakiś patent. Rozwiązanie zagadki przyszło zupełnie przypadkowo. Leżę ja sobie kiedyś nago w wannie z saperką i przez uchylone drzwi oglądam w telewizji mecz hokejowy. Nagle ja się patrzę, a nasz hokeista, jak tamtemu hokeiście nie wyświeci. I kij mu w oko, i w ryja łyżwą. A sędzia nie przerwał gry, tylko podniósł rękę. Komentator wyjaśnił, że jest to tak zwana kara odłożona. Wrzasnąłem, Aurora! Hej, co jogodom, Eureka! I wyskoczyłem z wanny. Za mną naga saperka. Skoro Rzymianie nie mogli być wszędzie jednocześnie, to olbrzymie imperium istniało dzięki hokejowej zasadzie kary odłożonej. Idąc śladem listu, spróbujmy zrekonstruować wydarzenia, które miały miejsce w Paranonii po opuszczeniu jej przez armię rzymską. Myślę, że było tak. Pozdrowiony konsulu! Witaj, Furiusz! Ach, kolejny nasz wspaniały sukces! Nic nie pozostało z ich wielkiej armii. Choć i wielu z naszych padło. No, ale ich król poległ. Musimy zdecydować, co zrobić z jeńcami. Jak to co? Wyrżąć! Prawo rzymskie tego zabrania. No to wyrżnąć ich poza obozem, tam gdzie prawo rzymskie nie działa. Zresztą jeńcy to drobiazg. Miasto Paranon, jak i cała Paranonia, leży u naszych stóp. Radźmy więc, co robić z pokonanymi. Jak to co? To co zwykle! Osadźmy w mieście silny garnizon. Pozostawmy namiestnika. I niech nam płacą wysoką kontrybucję przez 100 lat albo i dłużej. Prawda, konsulu? A my wyruszajmy na dalsze podboje. Kobitki czekają. Kolorowe! Sęk w tym, że nie możemy tu zostawić nawet ćwierci legionu. Konsul Utracjusz, który starł się z orsami, został przez nich osaczony i z resztką swej armii okopał się w Tremoncie. Jego jedyna nadzieja to nasza pomoc. Nic mi o tym nie mówiłeś, konsulu. Wiadomość już otóż przed bitwą. Nie chciałem obniżać ducha bojowego. Jutro, skoro świt, ruszamy do Tremontu. Ech, taka robota na nic! No niestety, na to wygląda. Ale zaraz! Możemy całą ludność wysłać pod silną eskortą na wyspę Delos i sprzedać ją tam na targu niewolników. No wiem, konsulu, nie dostaniemy za nie zbyt wiele, ale to zawsze coś. Na Delos droga długa i niepewna. Po drodze cały transport może wpaść w ręce ilirskich korsarzy. I nic na tym nie zyskamy, a stracimy eskortę. No to możemy wszystkich wyrżnąć, miasto spalić, ziemię zaorać. No, tylko nie zaorać. Przepraszam. Radzisz więc, Furiuszu, żeby wszystkich wyrżnąć.
Ale z ekonomicznego punktu widzenia taka rzeź nic nie daje. A przecież nie możemy wykluczyć, że wrócimy tu kiedyś w bardziej sprzyjających okolicznościach i powetujemy sobie dzisiejsze niepowodzenie. Natomiast jeśli ich wytłuczemy, to taka ewentualność odpada. Poza tym, gdyby rozniosło się po całym świecie, że mordujemy jak leci, to wzmogłoby to opór naszych przyszłych przeciwników. Inaczej bowiem broni się ktoś, kto wie, że gdy przegra, straci jedynie wolność, a inaczej ten, kto wie, że straci życie. Dlatego tak zażarte są walki gladiatorów, podczas gdy zapasy na igrzyskach ograniczają się w zasadzie do smarowania olejkami. Czy można? Trzeba. Kazałem po ciebie posłać, Marku Chytrusie. Albowiem uchodzisz w całych legionach za najmądrzejszego. Jest w tym sporo przesady. Tyś jest pierwszym z pierwszych. No, nie kłóćmy się. Niech potomni rozstrzygną. Chyba wiesz, w jak trudnej sytuacji się znajdujemy. My? Przecież zwyciężyliśmy. Nieśmy, bo myśmy walczyliśmy, a ty tylko obozu pilnowałeś, tchórzliwa ciurro. No tylko nie tchórzliwa. Przez cały czas dzielnie patrzyłem, jak wam idzie. Nawet wydawałem z siebie te okrzyki bojowe. Nie ty, tylko my. Spokój, chłopaki. Owszem, wygraliśmy bitwę, ale nic tam z tej wiktorii. Ponieważ jutro o świcie musimy ruszyć do Tremontu na odsiecz konsulowi Utracjuszowi. I nie pozostawimy tu nawet połowy legionu? No niestety, jest to wyjątek od reguły, ale musimy ruszyć wszyscy. Czekają nas ciężkie walki. Ale niebawem to tu wrócimy. No, wrócimy, ale nie wiadomo, czy niebawem. A niech no policzę. 2 miesiące w jedną stronę, 2 z powrotem. Potem zima, wiosenne roztopy, uzupełnienie świeżym rekrutem w Italii. Suma summarum, nie będzie nas tu przynajmniej 10 miesięcy? 11? Konsulu! A do tego czasu ta chłota się znowu uzbroi i cała nasza robota od nowa. Kto podbija kraj na raty, ma przy ratach większe straty. Chyba, że coś wymyślisz, Marku Chytrusie. Pewien mój znajomy filozof, żyjący zresztą wiele wieków po mnie, zwykł by umawiać. Jeśli nie możesz kogoś pokonać, to się z nim zaprzyjaźni. No, hola, hola, na to jest troszeczkę za późno. Nie zapominaj, filozofie, że myśmy już najechali w ziemię. Wytłukli kwiat młodzieży, złupili miasto, ach, zniewolili kobiety. No, mów za siebie. Tak. Oni nas nienawidzą z całego serca. O. No to co? Człowiek oprócz serca ma jeszcze rozum. I czasami nim się kieruje. Te, sługa! Ono tu. Posłuchaj mnie uważnie. Za chwilę cię uderzę. Czym wolisz dostać? Pałą czy trzcinką? Trzcinką, czcigodny rycerzu. Zapewne panowie zauważyli, że to zapowiedziane uderzenie nie wywołało ubitego żadnego odruchu obronnego. Ani też próby uchylenia się od ciosu. Spowodowane to jest tym, że bity wykalkulował sobie, że lepiej jest dostać trzcinką, aniżeli pałą i dlatego powstrzymał się od obrony. Ciekawe jest również to, że bity nie rozpatruje sytuacji w kategoriach dostać czy nie dostać, ale mieści się w ramach zaproponowanych wariantów pomiędzy uderzeniem pałą a trzcinką w wariancie drugim. Teraz rozbierać się. No, nareszcie. Zapewne panowie zauważyli, że ten służący jest znacznie silniejszy ode mnie, a mimo to mnie nie pobił. A nas się boi, a nie ciebie, konusie jeden. Bardzo to słusznie zauważyłeś, długonogi furiusz. A zatem chłostan, w odróżnieniu od ciebie, przeprowadził pracę myślową. Ale zważ, Chytrusie, że nie wszyscy zachowują się tak pokornie, jak ten nawykły do posłuszeństwa służący. Są tacy, którzy nawet przykuci łańcuchami do galer i jeszcze rzucają się na straże. Ja choćby ten słynny wojownik, pamiętasz, furiuszu, ten... Coście go w łaźni dopadli. Podglądałeś, świntuszku. Jakże się on zwał? Oj, mam go na końcu języka. Pipeć! A siadaj, dwuja! Piperos, Piperos Pong. O! To przecież znam osobiście. Znasz Pipka? A kto by Pipka nie znał? Piliśmy z niejednego wiosła.
Ale nie wiem, czy wiesz, konsulu, skąd się wzięła jego sława. Stąd, że to tak rzadki przypadek. A poza tym domniemuję, że wychowawcy popełnili jakiś błąd pedagogiczny. Inaczej by się zachowywał ten Piperos, gdyby mu dano do wyboru łańcuchy zimne albo rozżarzone. Na pewno by się w zimnych nie rzucał na straże, bo ważne jest stopniowanie kary. Tu zachodzi jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Otóż dając do wyboru pomiędzy karą większą a mniejszą, kat odwraca uwagę ofiary od próby uniknięcia kary, a skupia ją na wyborze wariantów. No i co nie jest bez znaczenia, wciąga ofiarę do współpracy. Przez co odpowiedzialność rozkłada się na fufty obie strony. Chwileczkę, nie bardzo nadążam. Może cię hełm uwiera? To odpowiedzialność za bicie spada również na bitego? Dobrze, Jaśko. Ja cię uczyć każę. Przecież pytałem wyraźnie. Czym chcesz dostać? Pałą czy trzcinką? I otrzymałem odpowiedź? Trzcinką. Co pełnym zdaniem brzmi? Chcę dostać trzcinką. No, to trudno nie lać, skoro ktoś prosi o taką przysługę. A to chytry. Ale czy twój wykład do czegoś zmierza, czy jest tylko jałowym popisem sofistyki? Pozwól, konsulu, na pewien eksperyment. No. Jeśli się nie uda, niczego nie tracimy. Natomiast jeśli się powiedzie, to Rzym zyska całkowicie zależną od siebie prowincję. O. Płacącą wysokie podatki, no, dającą swe wojsko na nasze wyprawy bez udziału w łupach i prowadzącą politykę zgodną z naszymi założeniami i pod nasze dyktando, nawet z błędami. No pięknie, ale żeby to uzyskać, to trzeba by tu zostawić z 5 legionów. Konsulu, 6, 7, 8, 9. 11. I takim jeszcze raz, i to nie trzcinko. Ale ponieważ nie mamy tych legionów, no to pozwól na mój eksperyment. Nic nas to nie kosztuje. Co prawda w cuda nie wierzę, no ale jeśli ma to pomóc nauce, dobrze, eksperymentuj sobie. A w razie czego pamiętaj, kto był twoim... mecenasem. Mhm. Do naszego wyjazdu zostało jeszcze 10 godzin, 11. Wystarczy? Jak trzeba. A zatem dobranoc. Adio. Zostań, Furiuszu, z naszym filozofem, żeby go ktoś eksperymentalnie nie wysłał przed oblicze bogów. Niewielko dla oręża rzymskiego strato. Musisz mi jednak zostawić, konsulu, insygnia władzy. Nasze rzymskie orły i sztandary. Klucze do skarbca i do lochów. Jak to? Eksperyment jeszcze się nie zaczął, a już kosztuje? A, tam pieniądze odbierzesz ze znacznym procentem. No, oby. Bo jak mawiała moja znajoma z Koryntu, żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć. Czyli zainwestować. A zatem inwestuj. List od Cezara. Cezar miał słodki sen, można rzec senny miód. Wizję miał, że się stał najprawdziwszy w świecie cud. Miałem sen, cudny sen, można rzec senny cud. Śniłem, że stało się i pokochał mnie mój lud. Cudowna rzecz mieć naród karny i ofiarny, któremu starczy skibka chleba i igrzyska. Na białe on powie czarne, choćby miał pianę toczyć z pyska. Ktoś inny by na moim miejscu radość zdradzał, medale kazał bić, nagrody dawał grube. Tak robi tylko głupia władza, a mądra przekręca śrubę. Dylemat ten nie tylko w snach, on na jawie jątrzy dalej. Co lepsze jest, czy budzić strach, czy żeby cię kochali? Odpowiedź na to prosta jest, tak prosta, że aż mruży. Bo miłość, cóż, ma zawsze kres, a strach zostaje dłużej. Strach, strach, miałem sen, straszny sen, można rzec, senny strach. Śniłem, że zwalił się mej potężnej władzy gmach. I mój lud, wierny lud, zaczął z mej osoby kpić. Zgiąłem więc hardy kark, w piersi się zapalił.
zacząłem bić. Ktoś inny by na moim miejscu był już w biedzie i kazał rezać, czy kto winny, czy niewinny. Bo kiedy lud zawiedzie, trzeba zmienić go na inny. Lecz mądry władca wygra, nawet gdy jest słaby. Więc na kolana padłem i zacząłem szluchać. Bogowie, sprawcie, aby lud rzymski chciał mnie kochać. I Jowisz wyjrzał spoza chmur i szepnął mi na ucho. Jak święty będziesz chodzić mógł po wodzie z tobą sucho. Natychmiast więc spędzono lód nad Tybru, strony obie. I nagle, ach, nastąpił cud. Po falach szedłem sobie. Lecz wtedy mnie dosięgnął cios, bo szmer się rozległ w tłumie i dobiegł mnie po chwili głos. Patrzcie, on nawet pływać nie umie! Sługa, ono tu, nalej mi dwa wina. Jak nie nalejesz, on cię walnie pałą. A jak nalejesz, dostaniesz banana. No, ćpaj. Lubisz mnie? Lubię. Wiem, bo nie masz innego wyjścia. Jaki był ten wasz król? Łagodny, dobry, szlachetny, sprawiedliwy. Wszyscy go bardzo kochali. A co ty mi tu w domu jesteś? Ze starą gadasz? Wszyscy? Nie miał wrogów? No nie, miał. A kogo? Kupca Skurczybykosa. A widzisz, już jest coś. A za co go ten kupiec nie lubił? Bo go nasz miłościwy pan wtrącił do lochu. A za co? Za spekulację kawą w trakcie wielkiej suszy. A gdzie on teraz jest? No, znowu siedzi za pędzenie okowity. Przyprowadź go tu. Z aparaturą? Won! Po co ci ten recydywista, co? Będzie nas reprezentował, jak będziemy daleko. No puszczaj, co szarpiesz człowieka! Ała! Tylko nie w twarz, bo jak ci... Witam, witam! Zacnego męża, który jako jedyny w całej Paranonii ośmielił się sprzeciwić tyranowi, za co został niesłusznie wtrącony do lochów. Wznoszę toast za szczęśliwy koniec okrutnej tyranii, za klęskę despoty i za prawdziwych bohaterów, gnębionych latami w kazamatach. Najuniżeniej przepraszam, że się ośmielam, ale wielmożny pan mnie chyba z kimś pomylił. Tyś jest ów słynny, prześladowany Skurczybykos. Nazwisko się zgadza, ale... No to o pomyłce nie ma mowy. Twoje zdrowie, dzielny Skurczybykosie. Chłożesz. Smakuje ci wino? O tak, wspaniałe. 2 lata nic nie piłem. 2 lata? No. Niezły wyrok. No co zrobić? No to pij. Z przyjemnością. Ha. Ty, a to ast? Aha, na zdrowie. Pyk. Słuchaj, jesteś trochę niewdzięczny. Ja wzniosłem na twoją cześć piękny toast, a ty, kurduplu, się w ogóle nie wysiliłeś. Ja bardzo przepraszam, ja nie wiedziałem, że... Znaczy, ja nie chciałem... Mów, co ci serce dyktuje, choć głos ci drży ze wzruszenia. Zdrowie wyzwolicieli, naszych miłych gości. Powtórz. Powtórz. Aha, to ja mam powtórzyć. Zdrowie wyzwolicieli i miłych gości. Za koniec tyranii i despotyzmu. Powtórz. Za koniec. I za wieczne przymierze Rzymu i Paranonii. Ty, słucham? Mam nadzieję, że zakrztusiłeś się winem. O tak, tak, panie, winem, bo przypomniałem sobie, że w naszym języku słowo przymierze pochodzi od czasownika przymierać. No proszę! I jeszcze do tego językoznawca. Żałuję, że już jutro wyjeżdżam, bo cię bardzo polubiłem. Nie znam tu nikogo, ale wydajesz mi się jedynym godnym zaufania obywatelem tej ziemi. Jedynym, który nie podniósł ręki na wybawców i wyzwolicieli. Jedynym, który wyczuł puls historii. Twoje zdrowie, dzielny Skurczybykosie. Jesteś może zmęczony? Chciałbyś wrócić do siebie? Do siebie?
Nie, nie, dziękuję. Czuję się świetnie. To świetnie. Mam dla ciebie ważne zadanie. Jestem do usług. No, mam ważniejsze zadanie niż usługi. A żal było patrzeć, jak tak piękny i żyzny kraj, jak jego pracowici i dobroduszni mieszkańcy ciemiężeni są przez despotycznego monarchę. Jak dla fanaberii i chorej ambicji króla najlepsi synowie tej ziemi musieli ginąć, kładąc swe młode życie na ołtarzu dziedzicznej monarchii i despotyzmu. Wystarczy. Pragnę powierzyć ci misję utworzenia tymczasowej komisji zrzucenia tyranii. A co będę musiał robić? Jak to co? Zrzucisz tyranię. Przecież król zginął. No to jego następca. Zginął bezpotomnie. To się ciesz, będziesz miał mniej roboty. Ale konkretnie, to co mam robić? Tak to co? Monarchy nie ma. Nie ma. Ale jego prawa pozostały. Niesprawiedliwe, przestarzałe, dające nieuzasadnione przywileje garstce wysoko urodzonej. Właśnie. Te prawa trzeba zmienić. Te prawa trzeba zmienić. Ale na jakie? Na sprawiedliwe. Nie chcę ci niczego sugerować, ale takie prawa istnieją. Aha, wiem. Chodzi panu zapewne o demokrację ateńską. Aha! Głupisz! Głupisz? Aha, to ja głupisz. Ateny zginęły przez te samowole i prywatę. Prawo decydowania można dać tylko prawdziwym patriotom, a nie wszystkim jak leci. No, no właśnie, a jak odróżnić, kto jest prawdziwy, a kto sztuczny? No widzisz. No nie widzę. Nie widzisz? Nie. A widzisz? Prawdziwy patriota to jest ten, który będzie ci pomagał wprowadzić nowe prawa i rządy. A reszta jest nieprawdziwa. Nieprawdziwa, rozumiem. No z początku tych nieprawdziwych będzie więcej. Było to niedobrze. Ale musisz im pewne rzeczy narzucić. Dla ich dobra. O, z początku to cię będą nienawidzieć. Ale potem ci sami będą stawiali ci pomniki. Z marmuru? Nie, z wazeliny. Z marmuru sam se postawisz. Aha. Jeszcze widzę. Gdzie? Stoisz tam. 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 Nie, tam. Tam. O, tam. Na cokolwiek. Dobra. No. O, hop. Proszę. W pozie herosa. Aha, dobrze. Hen w dal się gapisz. Tu głowa, tu ptactwo. A na dole napis, skurczybykosowi rodacy. O, już jest wykrzyknik. Ty, może jeszcze wina? O, tak chętnie, bo już mi się lekko w głowie mąci. Słuchaj, proponujemy wam przymierze i wspólną walkę z zagrażającym barbarzyństwem. Tak? Od tej chwili nasz wróg to wasz wróg, a wasz wróg to nasz wróg. Zgoda? Chwileczkę, bo mi się wszystko pokręciło. Wasz wróg to wasz wróg, a nasz wróg to wasz wróg. Zgoda? Nie! Nie. Nasz wróg to wasz wróg, a wasz wróg to wasz wróg. Zgoda? Zgoda, zgoda. No i trzeba się było zgodzić na pierwszą wersję. Łatwo się mówi. Ty słuchaj, nadajmy temu aktowi bardziej uroczysty charakter. Przyprowadź tu swoich kolegów, przyjaciół, jakieś dźwuchy. Będzie balanga? No, to tylko lubię. Żeby dziadostwa nie było. Spokojnie, bez obaw. No to idź, a ja w międzyczasie przygotuję stosowne dokumenty. Dobra. Ale teraz? W nocy? A kiedy? Przecież w dzień nie widać sztucznych ogni. Rzeczywiście, no to lecę. Sługa, chono tu. Chcesz jeszcze banana? Chętnie. Wezmę dla dzieci, dawno nie jadły. Ty masz dzieci? Mam. Trzech synów i córeczkę. A kim chcą zostać twoi synowie, kiedy dorosną? O, jak to w ich wieku, żołnierzami. To się cieszę, że będę mógł coś dla nich zrobić. Wezmę dwóch starszych na wyprawę. Przy mnie przyuczą cię zawodu. Błagam, to jeszcze dzieci. Takie o... Ty mnie nie strasz! Może awansują w legionach na centurionów? Nauczą cię jakiegoś języka? Władania mieczem? Będą chlubą rodziny? Niech pan ze mną zrobi co zechce, ale dzieci... Ty nie dramatyzuj! Będzie ta pisali do siebie listy. Chłopcy ci napiszą co u nich, a ty co u was. Czy jesteście zdrowi? Czy są jakieś zmiany? Czy się na coś zanosi? Wszystko, co moich chłopców mogłoby interesować. A mam nadzieję, że niczego nie przeoczysz. A tyś wyraźnie!
bo niewyraźne listy dłużej idą. O, zdaje się, że spałem. Śniły mi się jakieś cuda, dziwy. O, mam nowy aforyzm. Lubię dziwy piękne, chętne, brzydkie są mi obojętne. Ty, co tam piszesz? A wiem, na pewno spisujesz moje rymy dla potomnych. Pierdołami się nie zajmuję. Coś ty powiedział? Powiedz A. A? Sporządzam uroczysty akt przymierza Rzymu i Paranonii. Czyś ty zwariował? Namawiasz ich do tworzenia wojska? No przecież jak stąd wyjedziemy, tak czy owak stworzą armię. Lepiej, żeby to była armia naszych sprzymierzeńców, aniżeli wrogów. Ich jazda bardzo nam się przyda. No na pewno, by w decydującym momencie przejść na stronę wroga i wbić nam nóż w plecy. To będzie technicznie niemożliwe. Dlaczego? Bo zawsze pójdą w pierwszym szeregu. No ale co to za żołnierz walczący bez przekonania? Gorszy niż najemnik. Nie gorszy, a tańszy. A mało tego za darmo. A to tylko kwestia taktyki. Bo można ich tak wmanewrować, że walczyć będą o własne życie, absorbując przy tym znaczne zastępy nieprzyjaciela. Tylko dwóch znalazłem. Pieniędzeros i koniokrades. Witam. Najzacniejszych obywateli Paranonii. Członków tymczasowej komisji zrzucenia tyranii. Z jej przewodniczącym, dzielnym skurczybykosem na czele. Waszych szlachetnych osobach witam tych, którym prawdziwie leży na sercu dobro wszystkich obywateli Paranonii. Co was tak zamurowało? Bo pierwszy raz widzimy rudego żółwia. Jak będę miał młode, dostaniesz parę. Uczcijmy minutą ciszy pamięć tych, którzy polegli broniąc tyranii. I zasuńmy kurtynę milczenia. I nie wracajmy więcej. I nie wracajmy więcej do tego tematu. Po co rozdrapywać świeże rany? Życie idzie naprzód. Nam, tu obecnym, dane jest to szczęście napędzania koła historii. Żeby tylko palca w tryby nie włożyć. Potomni wam tego nigdy nie zapomną, że uczestniczyliście w podpisaniu przymierza, Rzymu i Paranonii. Oj, chyba nie zapomną. Przyjmijcie jakąś uroczystą pozę. Noga do przodu. Noga. Głowa w górę. Wzrok patrzy tempo w dal. N. Ku przyszłości. Ręka na ramię. Co widzisz? Czarno widzę. Jak cię furiusz walnie pałą, to cię przejaśni. Nie, już dobrze. Panie furiuszu, nastąpił szok, odzyskałem wzrok. Dostaniesz w brzuch, odzyskasz słuch. Gdy pała blisko, odzyskam wszystko. Oto jak pała od wieków działa. Ułożyliście się? Tak. Zróbcie. Eumoński, lecą bociany. Ułożyliście się? Tak. Będę czytał. My obie, wysoko układające się strony, wysoko powiedziałem, bimbi limbi odjest! Przyrzekamy sobie pomoc w każdej potrzebie. Przed zalewem okrutnego barbarzyństwa. Skurczymy kocie. Podpiszmy dokumenty. Ty w imieniu a ja Rzymu.
No, wznoszę toast za wolną i szczęśliwą Paranonię. Miały być sztuczne ognie, ale ktoś podprowadził. No może inną razą albo w rocznicę, co chłopcy? Zresztą termin ustalania fajerwerków jest waszą wewnętrzną sprawą. O, wszystko dobre, co się kończy. Na nas już czas. Musimy się jeszcze przygotować do wymarszu. Skurczybykosie. Tak, słucham. Przekazuję ci uroczyście klucze do skarbca i do lochów. W lochach są jeńcy, wzięci w tej wczorajszej niepotrzebnej bitwie. Uczyń z nimi, co zechcesz. A teraz divide et impera. Słucham? Łaciną rzuca. Co znaczy po naszemu dziel i rządź. A co mam dzielić, jak nic nie ma? Nie co, a kogo? Aha. No, podpuszczaj. Niskich na wysokich, chudych na grubych. Łysych na rudych. Głupich na mądrych. Stale mieszaj w tym tyglu, a wtedy im będziesz bardzo potrzebny, jako najwyższy sędzia. A przy okazji wiele dla siebie załatwisz. To taka rada starszego kolegi. A teraz zjeżdżaj. Ty, czyś ty naprawdę zwariował? Eksperyment upadł ci na mózg? Zostawiasz tę marginesowi klucze? No przecież w skarbcu jest 1000 talentów w złocie. Cytuję siebie z pamięci. Tylko idiota może idiocie zostawić tyle pieniędzy w złocie. Nie nerwowo. Jeszcze nie wyjeżdżamy, starożytny smerfie. Gdy na pajaca patrzysz się, a ten nogami fika, to wnet przychodzi światła myśl, odważna, bez tłumika. Gdy ręce równo idą wzwyż i w górę, nóżki obie, to musi taki wniosek przyjść, że ktoś te sznurki ciągnie. Więc na odwagę zbierasz się, gdzie wzrok nie sięga, sięgasz, by odkryć wnętrze sznurki te. Pociąga też kukiełka. Lecz ty się łatwo nie dasz zbyć, masz umysł dociekliwy. Chcesz wiedzieć, kto poniższą nić pociąga z całej siły. Więc wzrok wytężasz oraz słuch dojść, gdzie prawda cała. I widzisz, że nić tamtych dwóch ma w ręku trzeci pajac. To, co transmituje ruch i warto tu zaznaczyć, to jest ten bardzo cienki sznur, a gruba nic współpracy. I już zasadę całą znasz i jest już sprawa jasna. Dziesiąty kukły sznurek ma, kukiełka 11. Lecz jedno jest pytanie, co twój umysł aż rozpala. Na samym końcu ktoś, czy też kolejny pajac. A tam na końcu ręka jest, co twierdzi w noc i we dnie, że wszystkie pajacyki te fikają samodzielnie. Słuchajcie! Wyobraź sobie, Marku Chytrusie! Miałem przedziwny sen. Otóż śniło mi się... We śnie? Nie, w łożu, że w drodze do Tremontu wpadliśmy w zasadzkę. I już mieliśmy ulec barbarzyńcom, gdy nagle śmiały atak jazdy przechylił szale zwycięstwa na naszą korzyść. Proroczy sen! Proroczy sen! Tylko, że nie mamy jazdy. A ściślej mówiąc, jeszcze nie mamy. Ale jak dobrze pójdzie, to za jakieś 6 tygodni dołączy do nas oddział konnych, ciężko zbrojnych paranończyków, naszych sprzymierzeńców. To oni są naszymi sprzymierzeńcami od kiedy? Od chwili podpisania tego dokumentu. A, że też znalazł się ktoś na tyle odważny, żeby to sygnować. Ani taki odważny, ani taki głupi. Na pozór wszyscy obcy sprawiają wrażenie solidarnych. Ale jak im się bliżej przyjrzeć, to w każdym mieście można znaleźć pełną obsadę konia trojańskiego.
z Odysem na czele. To znaczy, że twój eksperyment się powiódł? Za wcześnie o tym mówić. Jest na dobrej drodze. Oj, chwileczkę, konsulu. Ja jednak osobiście wątpię. Jestem przekonany, że gdy tylko wyjedziemy z Paranoni, ten dokument stanie się zwykłym świstkiem papieru i on się przeciwko nam zjednoczą. Nie sądzę. Kiedyś w imię wolności jednoczył ich król, a teraz w imię rozsądku będzie ich dzielił nasz przyjaciel Skurczybykos. Dobrze, ruszajmy, pogadamy w drodze. Aha, czy kazałeś już załadować pieniądze z ich skarbca na nasze wozy taborowe? Nie. No to dawaj klucze. No a ja nie mam kluczy. Jak to nie ma? A kto je ma? Melduję! Skurczybykos! Konsulu, osobiście widziałem, jak on mu je dawał. On jest niespełna. To wariat, idiota, imbecyl, debil, magister. Powierzyłeś obcemu nasze łupy? Są bezpieczne. A jeden gnojek zwiał sam forsą? A nie sądzę, bo on ma żonę. I ona mu wytłumaczy, że po co się tułać po świecie, skoro można na miejscu założyć dynastię. Ty, inżynierze sanitarny. Byłbym jednak spokojniejszy, wiodąc te skarby obok siebie. Ja rozumiem, że aby zarobić, no, trzeba wpierw zainwestować. Ale dlaczego to mają być akurat nasze pieniądze? Też nie wiem. O, to co robimy? Ała! To ruszajcie, a ja wkrótce dołączę do was z tą forsą. Właśnie, z forsą. Ale zaraz, ty chcesz tu zostać sam, nie boisz? Na pewno, że się boję. Muszę jeszcze przeprowadzić test na ich lojalność. Jak nie wrócę do 12, to... Do 11. Do 10. Konsulu, to my wrócimy i takim mam to sprawił, że kamień na kamieniu nie zostanie. Tak. Tak, eksperyment to eksperyment. Trzymaj się, filozofie. Do 10. Do 10. Tyku. Skurczymy kosie! Kurde, nie wiem, w którą stronę pojedziemy. A, założę odwrotnie. Jak będę uciekał, będą myśleli, że idę do ataku. Skurczybykosie! Już lecę! Już jestem, mój mały panie! I już... I na pomoc! Ratunku! Kolowała trzeba! Stopy się panu przekręciły! Prima aprilis! Gadaj z orłem, a nie z reszką. Ach, tu pan jesteś! Sprytnie no. Pomyślane, no, no. Chciałem się z tobą osobiście pożegnać. Do widzenia. Chodź tu! Wszyscy już w drodze. Jestem ostatnim rzymskim legionistą w waszym pięknym grodzie. Mam, a w zasadzie mamy, do ciebie ogromną prośbę. Tak, słucham. Jak wiesz, walka z barbarzyńcami, no tymi waszymi wrogami, jest niezwykle kosztowna. A zalegamy żołnierzom z wypłatą żołdu. Czy mógłbyś pożyczyć nam 1000 talentów? W złocie? Nie, w workach. Łatwiej załadować. Ale 1000 talentów to prawie wszystko, co posiadamy. Niezupełnie. Nie. Zostanie wam jeszcze parę na najpilniejsze potrzeby. Zwrócimy wam dług, jak tylko złupimy Ursów. Zgoda? Zgoda. Albo wiesz co? Mam lepszy pomysł! Jeszcze lepszy? Potraktujmy to jako wasz wkład do wspólnego funduszu na rzecz walki z barbarzyństwem. I powiedzmy, że roczna składka w wysokości tam, dajmy na to, no, 1500 talentów nie będzie dla żyznej, bujnej Paranonii zbyt wielkim obciążeniem. 1500 rocznie? Toż to tyle samo, co kontrybucja. A ja nie lubię tego słowa. Ja też. A co innego kontrybucja? A co innego dobrowolna rata na wspólny fundusz, z którego kiedyś może też skorzystacie. No już to widzę. Ty masz naprawdę świetny wzrok. To jednak prawda, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czasami nawet warto ich w tę biedę wpędzić, żeby się naocznie przekonać. To wiesz co? No. Zróbmy tak. Te 1000 talentów czym prędzej załaduj na wozy i wyślij za miasto. Dobra. A pozostałe 500... Ze względu... na waszą trudną sytuację materialną. Właśnie. Odroczymy wam na rok. Oj, dziękujemy. I w przyszłym roku zapłacicie nam
2500. Zaraz, chwileczkę. 1500 plus 500 to się równa 2000. Pomylił się pan o 500. A, skoro się pomyliłem o 500, no, to niech już tak zostanie. To w przyszłym roku dacie nam 2500 plus 500 plus odsetki, dla mnie 500 albo 600. Albo już wystarczy. Jeszcze się rączka przeforsuje i po co? I skąd ja mam na to wszystko brać pieniądze, co? Możesz wymyśleć jakieś nowe podatki. Chyba są już wszystkie wymyślone. A co byś powiedział na podatek od wody? Oj, to się chyba u nas nie sprawdzi. Dlaczego? Pić każdy musi, a potem go suszy. No, a jak nie zechcą płacić? To każesz zasypać wszystkie studnie, a pozwolisz im pobierać wodę tylko z akweduktu, który wybudujecie? My? No, łącząc Paranonię z Rzymem. Mamy naprawdę świetną i niedrogą wodę. O! Akwawita! A jak nie będą chcieli budować tego akwedukta, to co? No to wrzasku narobisz, że im się robić nie chce, że lenistwo jest ich cechą narodową, żeby tylko żarli, chlali i na palmę! U nas palmy nie rosną! I z tego powodu się drzesz? Jeszcze nie. Ale woda za pieniądze, tego jeszcze nie było. No i już macie pierwszą palmę, tylko jeszcze o tym nie wiecie. Jaką palmę? Palmę pierwszeństwa. Ale my tu gadu o wodzie. Muszę ci coś wyznać w sekrecie. Ale zachowaj to tylko dla siebie. Dobra. Jestem pełen obaw co do wyniku walki z orsami. Kto tam? To ja. Przecież wam się nie oprze żaden kraj, żadne plemię, żadne miasto. A tam cicho być. Cieszę się, że tak wysoko cenisz wartość rzymskiego oręża. Ale tym razem może być znacznie gorzej. A co się stało? Powiem wprost. W końcu jesteśmy przyjaciółmi! Cicho być! Jak się rozniesie po świecie, to mamy przedwizdane. Orsowie mają znakomitą jazdę. I wam, kurde, też mogą zaszkodzić. Nam, kurde, orsowie? A kurde komu? No przecież kurde to niemożliwe. Nie przeszkadzamy sobie żyjąc w takiej odległości. Zawsze ci mówiłem, że trzeba się zabezpieczyć. A najlepszą obroną jest co? Jak strzela ten po niemiecku ryjtu. Atak. Oj, dobrze, że se przypomniałem. No, to czekamy na waszą jazdę. Proszę? Dziękuję. Nie ma za co. Powiedzmy za 6 tygodni, o 3 dni marszu na południe od Tremontu, przy drzewie. Przy jakim drzewie? No, na którym będziesz wisiał, jak ta jazda nie przyjedzie. A skąd ja mam wziąć jazdę? No przecież prawie wszyscy wyginęli w walce z wami. Nie wszyscy, bo liczyłem. A poza tym w Lochach są jeńcy, wzięci w tej wczorajszej niepotrzebnej bitwie. A mówiłem, to po co się z nim bijesz na serio? A ty po coś mu ten łeb urwał do końca? I po czym go teraz matka pozna? Po medalach? A jeśli jeńcy nie będą chcieli iść na tę waszą wyprawę? To każesz wypuścić tylko tych, którzy pójdą na tą świętą wojnę w obronie ojczyzny. A tchórze i zdrajcy niech gniją w kazamatach. Niech gniją! Niech gniją! Niech gniją! Niech gniją! Już to gdzieś słyszałem. No, w tym regionie często tak zawodzi. No to idę. Dobra. Ty, tak? Aha. Gdybyś miał jakieś kłopoty z barbarzyńcami, z zewnątrz lub z wewnątrz, tak? To pchnij gońca. Rozumiem. Przybędziemy z odsieczą.
Zresztą bez gońca też przyjdziemy. Też przyjdą. Zaraz, chwileczkę. A po co w ogóle rozpoczęliście wojnę z tymi orsami? Ingerowali w nasze wewnętrzne sprawy. Orsowie w Rzymie? Nie, u siebie. Byłbym zapomniał. Czego się bałem? Amfiteatr u was jest? Czy można poprosić o powtórzenie pytania? Amfiteatr! Duże koloseum! A, takie duże? No, to nie ma. Szkoda, bo chcieliśmy zrobić coś wesołego dla ludności. Och, dziękujemy, już wystarczy. A co byś powiedział na walki gladiatorów? U nas w Rzymie to bardzo popularna rozrywka. Moglibyśmy nawet wam pomóc w założeniu szkoły gladiatorów. My damy dyrektora, księgową, skrzynkę na pieniądze, a wy tylko tych, co ich się zabija. No, 50-50. Igrzyska rzymskie w wykonaniu paranońskich gladiatorów mogłyby się przyczynić do zbliżenia obu narodów. Bo co tu gadać o przyjaźni, skoro się tak mało znamy? No, myśmy was już trochę poznali. No i jak bogowie pozwolą, poznacie jeszcze bliżej. No to trzymaj się. Tak się trzymam, że się oderwać nie mogę. Do zobaczenia na uroczystym otwarciu amfiteatru. Będą przemówienia. Kwiaty. Wstęgi. Będzie pięknie. Osobiście przetnę pierwszego gladiatora. Poszedł na dobre. To teraz ty byś czujka? A ja? Czajka. Czata, przepraszam, czata. No my tymczasem bierzmy forsę. I uciekaj. 1000 talentów na dwóch. A my? Na czterech. To wypada. Po ile? Po 500 talentów. 250! Dobra, starczy dla każdego wystawnego życia. No starczy. A co będzie, jak nas Rzymianie złapią? Ucieknie gdzieś daleko, się ukryje. Przecież na całym światem jeszcze nie padł. No, ale z taką kupą forsy włóczyć się po świecie? No. Toż to pewna śmierć z ręki jakichś rabusiów albo korsarzy. No zastanów się, po co mamy uciekać? Nie lepiej tu zostać, co? O! Ty jako główny kwestor, weź te klucze, będziesz miał dostęp do skarbca o każdej porze dnia i nocy. I weźmiesz sobie za każdym razem tyle forsy, ile ci akurat będzie potrzeba. A my? Kolegom chyba nie odmówisz. Ale jak oddamy Rzymianom ten 1000 talentów, to skarbiec będzie pusty, kolcie pyczone w pył. Ale jak nałożymy podatki na odbudowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, to będziemy dysponowali ciągle świeżą gotówką. A co zrobimy z Radą Starszy, która ma odwieczne prawo kontrolowania wszystkich wydatków? Wiem. Rozwiążemy ją. No, w końcu to była rada powołana przez króla. Czasy się zmieniły. Ludzie będą szemrać. Rada cieszyła się sporym zaufaniem. Ojej, to zaproponujemy im współpracę. Na nowych, lepszych warunkach. A jak się kapną i na te lepsze dziecko? Ojej, to w miejsce Rady Starszych powołam Radę Najstarszych. Dobra. Zresztą to twoja sprawa. Jako głównego kwestora, pretora, profesora i kwatermistrza. Dziękuję. Proszę bardzo. Pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować za te zaszczyty i przyrzec, że będę tak rządził, żeby wszyscy mieli wszystkiego pod dostatkiem. No czyś ty głupi? Chcesz panować czy służyć? No, panować! No właśnie! Jak chcesz panować, a nie służyć, to nigdy niczego nie może być pod dostatkiem. Dam ci przykład. No. Jeżeli masz na wieczerzy 6 osób, no, to ile musisz mieć porcji? 6. 7. Nie. 8? 9. 11. Nie, to nie ta rola. No skup się. No. Jeżeli masz na wieczerzy 6 osób, to możesz mieć co najwyżej
5 porcji. O, albo jeszcze lepiej 4. Wtedy dopiero będziesz ważny. Będą cię szanowali. A ty będziesz chodził i rozdzielał. O, temu dasz na łyżeczce, bo cię poparł. Temu dasz na miseczce, bo ci doniósł. A tej? A tej dasz na ławeczce. O, a temu nic nie dasz, bo cię krytykował. Rozumiesz? Chodzisz sobie i panujesz. Temu dała, temu dała, a temu frrrr poleciała. Bardzo dobrze. A jakbyś miał 7 porcji, to co? To byś się musiał prosić, żeby łaskawie wzięli? Co by się nie zepsuło? O, musiałbyś służyć. Aha, skoro jesteśmy przy rozdziale funkcji, się chłopaki pozabijają. Klęknij, koniokradesie. No nie tam, tu, przede mną, gdzie będę chodził taki kawał. Pasuje cię uroczyście na dowódcę jazdy. Pasuje ci? Jasny. No, to siadaj z nami. Ale ja się zupełnie nie znam na taktyce wojennej. Tutaj nikt się na niczym nie zna, koniokradesie. Ale ty przynajmniej miałeś do czynienia z końmi. Zaraz. A co? O mnie zapomniałeś? Dla mnie zabrakło? A ciebie co? Co? Rzymłek. A ciebie, przedzielny Romanofilosie, mianuję... Dożywotnio. Dożywotnio pierwszym honorowym trybunem stronnictwa miłośników Rzymu. O, zaraz. Przecież po tym, co zaszło w Paranonii, no nikt nie darzy Rzymian miłością. I nikt nie przystąpi do tego stronnictwa. Jak to nikt? No kto? To ja ci powiem kto. To powiedz. Ja przystąpię. Pieniędzeros przystąpi. Wielki strateg i dowódca jazdy Koniokrades przystąpi. Wraz z całą stajnią i wszyscy inni funkcyjni z rodzinami. No. Kapuję. To znaczy, że ten, kto będzie w Paranonii pełnił jakąś funkcję, będzie musiał należeć do stronnictwa miłośników Rzymu. Głupiś. Tylko ten, kto należy do stronnictwa miłośników Rzymu, będzie mógł w Paranonii pełnić jakąś funkcję. Jeśli tak, to jestem zupełnie spokojny o frekwencję. My też. Kiedy śledź wpadnie w sieć, chciałby śledź z sieci spiec. Nockę szarpie się rano, śledź dać musi za wygraną. A że sił już śledziowi brakuje, życie w sieci się normalizuje. Kiedy śledź wpadnie w sieć, miota się taki śledź. Choć się w sieci marnie pływa, lecz nie zerwie więzów ryba. Myśli śledź zda się taktyka nowa, jak chce żyć musi się przystosować. Kiedy śledź wpadnie w sieć, musi w niej życie wieść. W sieci rodzi się, umiera, z czasem sieć już nie doskwiera. A na rybek, co wyrósł w tej matni, bez tej sieci już żyć nie potrafi. Wtedy śledź wpadnie w sieć, żyje w niej taki śledź. Choć perspektyw sieć nie stwarza, lecz i rekin nie zagraża. Więc na koniec konserwy śledź przyzna, że te sieci to jego ojczyzna. My
myślicie, po co zerwali nas z łóżek w środku nocy? Żeby przeprosić, że budzili. O, a nie mogli poczekać z tym do rana? I co, rano wezwać, żeby przeprosić, że budzili w nocy, skoro nie budzili? Widzę, że logika uczonego kolegi jest uzależniona od promieni słonecznych. W nocy nie działa. Dobry wieczór. Chyba dobra noc. No, spać nie będziemy. To dzień dobry. O, jak zapewne szanownym panom nie wiadomo, wczoraj w późnych godzinach wieczornych powstała tymczasowa komisja zrzucenia tyranii. A na jej czele stanął ten, który najbardziej ucierpiał za panowania króla despoty, uciemiężony. Skójcie byku. Kto, bo nie dosłyszałem, mam odciski na bębenkach. Skurczy bykos! Czy chodzi o tego drobnego kupca, oszusta i spekulanta, który swego czasu narżnął mnie na 100 denarów? Gdzie ci narżnął? Nie sądzę, żeby to było właściwe określenie kogoś, to jako jedyny odważył się sprzeciwić tyranowi. Za to został niesłusznie wtrącony do lochów. Gdzie znajdzie się jeszcze z jedno wolne miejsce? To właśnie! Dzięki dyplomatycznej inicjatywie skurczybykosa nasadzielna paranoia uniknęła zniszczenia, a ludność całkowitej zagłady cierpi. Patrzący odważnie w przyszłość, działający dla pro publico bono skurczybykos zabezpieczył nasz kraj przed najazdem barbarzyńców, zawierając przymierze z Rzymem. Przymierze z Rzymem to zdrada! Co pan krzyczysz? Ludzie śpią. Nie słyszał pan nigdy, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem? Słyszałem i dlatego uważam, że lepiej teraz przymierzyć się z barbarzyńcami przeciw Rzymianom, niż z Rzymianami przeciw barbarzyńcom. Namawiasz pan do kontaktów z wrogiem? Za to grozi sąd doraźny. I konfiskata majątku. Na fundusz walki z barbarzyństwem. Ja do niczego nie namawiam. Rozważam tylko teoretycznie, czy nie lepiej by było rozwiązać jedno przymierze, a zawiązać drugie. Sandał się pan rozwiązał. Ostrożnie, bo się można potknąć na śliskich schodach i tragedia gotowa. Wiem, zacni mężowie, jakim szacunkiem cieszycie się w całej paranoi. Dlatego mam zaszczyt zaproponować wam udział w pracach tymczasowej komisji zrzucenia tyranii. Pragniemy zachować instytucję Rady Starszych. Czy mamy pracować na dotychczasowych zasadach, to znaczy z głosem wiążącym i prawem weta? Odcinamy się od zasad panujących za tyranii, despot. Ale możecie być pewni, że wasz głos będzie zawsze wnikliwie rozpatrzony. Często nawet jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji. Czyli, że decyzje będą podejmowane pod naszą nieobecność. Ale za to dowiecie się o nich pierwsi, celem złożenia pod nimi swoich podpisów. No a jak nie będziemy się zgadzali, to też trzeba będzie podpisać. Nikogo namawiać nie będziemy! Najwyżej ktoś nie dostanie nowej lektyki i w jego miejsce dokooptujemy kogoś równie starego, godnego. Chwileczkę, jak to dokooptujecie? Przecież Rada Starszych była zawsze wybierana przez ogół mieszkańców. I najwyższa pora skończyć z tym anarchią! Widzę, czcigodni mężowie, że jesteście nieco zaskoczeni tą nagłą propozycją. Chcecie się pewnie naradzić. Nie przeszkadzam. Nie przeszkadzam! No to poradźmy! Nad czym tu radzić? Że to jest zwyczajna zdrada! Trzeba przegnać samozwańców z pałacu i przygotować się do obrony! A czy ktoś cię upoważnił, żebyś szafował jego życiem? A kto ma mnie upoważniać? Tu chodzi o dobro przyszłych pokoleń! Jak nas wybiją, to już nie będzie przyszłych! Ja myślę, żeby poprzeć tego skurczybykosa, bo gwarantuje nam spokój. Ale za cenę całkowitego podporządkowania się Rzymowi. O, gdyby nas chcieli podporządkować, to by tu zostawili legiony, namiestnika,
a nie oddawali władzy naszemu rodakowi. Ale on nie jest przez ogół akceptowany, więc będzie całkowicie od nich zależny. Możemy nad nim popracować. Nie ma ludzi bez zalet. Ja do tego swojej ręki nie przyłożę. Odchodzę. To idź, idź. Tylko pamiętaj, że nieobecni nie mają racji. A obecni stają się współwinnymi, kolego. A idź, idź. Nie będziesz ty, weźmiemy do rady byle kogo. Wolę to, niż samemu stać się byle kim. No i jak kolega myśli, co on zamierza? Jak go znam, ma kłopoty z pęcherzem. Pójdzie na stronę i będzie organizował zbrojny opór. Bez sensu, przez niego zginie wielu, a zwykle giną najlepsi. No i co z tego, że jego walka jest słuszna, skoro z góry przegrana? Ja myślę, że należy poczekać. No ale pozostając pod obcym wpływem, traci się tożsamość narodową. I tam głupie gadanie. Wielka mi tożsamość. Te parę wierszy, kilka piosenek, kilka wad i ten język, na którym sobie można język połamać. Stół sponałomowana. Ale dla wielu to wszystko, co czyni ich szczęśliwymi. Pięknie przemawiasz, pięknie. Chyba się wzruszę. O, już się wzruszyłem. Nasi uczeni koledzy stoicy mawiają, jeśli nie możesz podnieść kłody, która ci tarasuje drogę, to musisz poczekać, aż zmurszeje. I stoicy stoją i czekają. My też musimy poczekać. Prędzej my zmurszejemy niż ta kłoda. A swoją drogą, jaka to ironia losu. Gdyby nasi ojcowie osiedlili się o parę dolin dalej, dziś nie byłoby kłopotu. Nie czepiaj się, przodku. Równie dobrze mogli osiedlić się parę dolin bliżej i też by było o jedną dolinę za daleko. Widzisz, pieniędzerosie? Niby tacy mądrzy, a jak się kłócą. Na szczęście są mądrzy i mądrzejsi. Tak. I zawsze można na nich liczyć. Raz na jednych, raz na drugich. No to jak? Zwijamy krzykacza? Za wcześnie. Najpierw niech rozwinie działalność. Zobaczymy, kto się do niego przyłączy. No, a jeśli pociągnie za sobą wszystkich? Na pewno nie wszystkich. Nie? Zawsze jest masa takich, dla których najważniejsza rzecz to święty spokój. Chcą tylko jeść, pić i rozmnażać. I właśnie te roślinki będą nam sprzyjać. No, ale jak zyska szerokie poparcie, to może być już za późno. No co za późno? Przecież zawsze możemy z nimi paktować. A w chwili nieuwagi zwinąć najaktywniejszy. A reszta się wystraszy. No dobrze, w takim razie niech idzie wolno. No, bez przesady. Niech mu od jutra przybędzie paru nowych, wiernych uczniów. Nie powiem, by żyło się cudnie, ale można pocieszyć się tym, że dokoła, czy zachód, czy wschód, czy południe, niewzruszenie potężny trwa Rzym. Potężny Rzym. Macedonia, Brytania i Dacja, Kartagina, Bizancjum i Krym. Tam, gdzie była Fenicja, Babilonia i Tracja, miłościwie panuje nam Rzym. I aż łezka zakręci się w oku, pod uśmiechem szerokim skrywana, bo nareszcie na świecie jest pokój, pokój rzymski, Pax Romana. Maszerują potężne legiony i na polach bitewnych od rana ten sam okrzyk jest wszędzie wznoszony. Pax Romana, Pax Romana, Roman Hanne. My nie znamy, co odwrót, co klęska. Już pół świata skanduje nasz hymn. Z nami jest przodująca kultura heleńska, bo kulturę popiera wszak Rzym. Potężny Rzym.
fizkultura jest również nam bliska. Nasz gladiator i tu wiedzie prym. Chleb jest ważny, wiadomo, lecz ważniejsze igrzyska. Dawno już, prawda, tę poznał Rzym. I dlatego się człowiek nie zbłaźni. Prawo rzymskie uczyni zeń pana. Rzymską pieszeń mu da w rzymskiej łaźni. Pokój rzymski, Pax Romana. Choćby miało to skończyć się klęską, choćby miała być walka przegrana. Nasza walka o rzymskie zwycięstwo. Pax Romana, Pax Romana. Nie jesteśmy ślepi i głusi. Wniosek sam na usta się pcha. Wiadomo, cesarstwo przecież upaść musi. Tylko czemu tak długo to trwa? Tylko czemu tak długo? Tylko czemu tak długo? Tylko czemu to trwa? Wzruszające są te sceny powitań. Ten spontaniczny entuzjazm witający powracających jeźdźców. Ta parada w amfiteatrze. Brama z kwiatów, uściski, calusy, łzy szczęścia. No, nie tylko szczęścia, konsulu, bo z tej dwuletniej wyprawy wróciła ledwie połowa naszej jazdy. I to pieszo. Nie pora, żeby o tym mówić w tak uroczystej chwili. Chciałbym ci, skurczybykosie, publicznie podziękować za przysłanie nam w samą porę waszej jazdy, która u boku naszych legionów dokazywała cudów odwagi i męstwa. Chciałbym również wznieść zdrowie dowódcy jazdy, dzielnego koniokradesa. Rośnie nam nowy Hannibal, tym razem po naszej stronie. No, chociaż ja już myślałem, że będzie z wami koniec w tym wąwozie, jak was wtedy te dzikusy obskoczyły. To cud, żeście się z tego wywinęli. Nawet nie byłoby wam jak przyjść z pomocą, gdyby nam taki pomysł wpadł do głowy. O, mam nowy aforyzm. Chyli się zwycięstwa szala, kiedy nie ma gdzie uciekać. Odbiło mnie do Rymu. Paranonia może być dumna ze swych walecznych mężów. W krwawym trudzie i znoju zapracowali na jeńców i łupy. O, dobrze, że o tym mówimy. Bo jak na tak wysokie straty, to raczej niewielu tych wziętych do niewoli. A ty myślisz, że wziąć 2000 jeńców to tak jak splunąć? Trzeba się nieźle mieczem namachać. Coś tu się jednak, konsulu, nie zgadza. Ponieważ nasza piesza jazda doprowadziła ledwie 200 jeńców. Wszystko się zgadza. Bowiem reszta została odesłana okazją do Rzymu. Senat wyraził zgodę na nasz triumfalny wjazd do miasta, więc tam będą bardziej potrzebni. A łupy? Łupy też! Co ty sobie wyobrażasz, skurczybykosie? Triumfalny wjazd z gołymi łapami? Ale dostaniecie należną wam część, jak tylko Senat dokona podziału. Między siebie. A konie chociaż wrócą? Przynajmniej do podkucia. Skurczybykosie, nie jeńcy są ważni, nie łupy! Na wojnie, podobnie jak na igrzyskach, liczy się sam udział. No i oczywiście liść laurowy. No a tego możecie sobie narwać do woli. Zdroje sprzymierzonych. Co? No masz, masz. No masz, masz. Jak go dorwę, to mu tak nachwastam, że go jego własny koń nie pozna. Wino i pacholęta macie przednie, mój drogi. Ale drogi w okropnym stanie. Gdyby tak zaszła pilna potrzeba przyjścia wam z pomocą w czasie wiosennych roztopów, byłoby to chyba niemożliwe. Na szczęście dzielny koniokrades zaręcza, że do następnej wyprawy wasi jeńcy zbudują nowe, bite trakty do Rzymu i Tremontu. Co? Przepraszam jeszcze raz. Co? Tych 200 jeńców? No przecież to robota dla tysięcy na lata. Tak patrzę na niego, coś mu się musiało... Dzielny koniokrades zapewnia, że przy dobrej organizacji jest to możliwe. No chyba, że sobie nie radzisz na tym stanowisku. Skurczybykosie, to powiedz. Ale że no radzę. Przecież budulca i rąk do pracy macie chyba pod dostatkiem, skoro zasypujecie studnie. Amfiteatry stawiacie, akwedukty zbędne. W porządku, do następnej wyprawy drogi będą gotowe. A będziesz miał na tę budowę pieniądze? Oczywiście.
O! Wymyśliłem zupełnie nowy podatek. Podatek? Tak. A to lubię. Jakiż to? Podatek od powietrza. Głodu wojny. Uchowaj nas, panie. Jak to podatek od powietrza? Aha, taksa klimatyczna. Tak, nie, nie, właśnie, że nie. Póki oddychasz, płacisz. Przestajesz oddychać, płaci rodzina. No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. A ty czego tak się marzysz jak baba? No przecież twoi synowie cało wrócili z wyprawy. Ale jutro chcą iść z wami do Rzymu i chcą zaciągnąć się do Legionów na stałe. Po tych 2 latach zupełnie nie mogę się z nimi dogadać. Rzymskie Legiony otwierają przed nimi szansę. Dosłużą się stopnia centurionów. Być może nawet w przyszłości zostaną senatorami. Widzę, skurczyby kocie, że cię ponosi. Chciałbyś zapewne porozmawiać na osobności z dzielnym koniokradesem. No, nie zatrzymuję. Dziękuję, was. Konsulu. Już ja sobie porozmawiam z tym naszym kanibalem. Proszę bardzo, proszę, no daj. Stój, poczekaj. To twój wielki dzień, Marku Chytrusie. Przyznam się, że początkowo nie wierzyłem w powodzenie twojego eksperymentu. Gratuluję. Cezar, w uznaniu twych zasług dla Imperium, przesyła ci specjalną nagrodę. Ponadto rozważa się możliwość rozszerzenia twojego eksperymentu na inne ludy i plemiona. Dzięki, konsulu. Jestem szczęśliwy i jako filozof, i jako człowiek. Myślę, że osobiście przedstawisz w Senacie swój raport. Jeśli można, mam prośbę. Ty mówisz o prośbie, najowisza. Żądaj, czego chcesz. A, domyślam się. Pragniesz zapewne dowodzić kohortą. Nie, nie, oczywiście, legionę. Nie. A całą armią konsularną? Wprost przeciwnie. Chciałbym zostać w Paranonii na zawsze. Co? Chcesz pozostać w obcym kraju, gdy w Rzymie czekają na ciebie zaszczyty i sława? Chyba cię hełm uwiera. Senat na pewno przyzna ci wysoką rentę i działkę ziemi. A kto wie, może nawet plantację trzcinki. Chciałbym jednak zostać w Paranonii na zawsze i z bliska oglądać owoce swojego eksperymentu. To prawdziwa radość patrzeć na nich, jak oni sami siebie pilnują. I tak się kończy moja opowieść o nieznanych epizodach w dziejach rzymskiego imperium, którą zawdzięczamy zwykłej saperce. Przypominam wymiary. 18x25. Długość trzonka wezmę ze sobą do grobu. Ale muszę powiedzieć o jeszcze jednym moim odkryciu. Otóż obok amfory, w której znajdował się list Rzymianina do matki, była również druga amfora, a w niej słowa pieśni, którą jeszcze długo śpiewali niepokorni w Paranonii. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem, dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem, dopóki się tli, święty spokój nie jest twym jedynym celem. Mieć nadzieję, dopóki się tli, alkoholu w twoich żyłach nie za wiele, dopóki się tli, śpiewasz pieśni, które niosą ci wzruszenie, dopóki się tli, matki dzieciom wspominają stare dzieje, tli, tak długo można mieć nadzieję, dopóki się tli. I nie wszystkim udzieliło się zwątpienie, dopóki się tli. Chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz, dopóki się tli.
mieć nadzieję.